Hej, witam was serdecznie, to jest Beta Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Idziemy sobie do góry. Wątek główny sobie zrobimy dzisiaj. Zobaczymy, co tam ciekawego. Środki zło mi tyle. A nie, da, amunicję też. Dobra. Co tam? Idem. Słychać u ciebie. Hej. Tak siedzisz sam, jakby się nudziło. Radio. No. Chyba się pocisz, coś ci się, gorączka jakieś. Nie wiem, Ewa. Czy jest okej, okay, jest okej. Okay. No nie wiem, czy jest okej. Okay. Nie chcę być ciężarem. Wiesz, jesteś rozpalony. Wali mi we łbie jak skurwysyn. Jesteś rozpalony. Nie, to tylko zmęczenie. Dobra, zostań tu. Siedź. Ja coś wymyślę. Słuchaj, nie potrzebujesz żadnej niańki. Wszystko gra. No nie wiem, czy tak wszystko gra. Dawaj. Myśl. Przeciwbólowe ci się przydały jakieś... A lawenda, co? Na gorączkę? A na gorączkę co jest jeszcze? Nie mam pojęcia. Chodź tutaj, pokażę ci, czego szukamy. Mam. Znalazłem. Tyłek. Jestem skupiony. A więc ta akurat nazywa się Lavandula angustifolia. Lawenda? Tak, wiesz, wciąż spłacam moje studenckie pożyczki, więc będę się trzymać łaciny, ale ty... Jasne, nie chcesz marnować kasy, rozumiem. Dobra, jedną trzeba ułożyć wokół kwiatu. Dobra. A drugą z kolei położyć na łodydze. Okej. Właśnie tak, a teraz trzeba pociągnąć... Pociągnij! Powodę. Wiesz, wyrywałem już chwasty. Proszę wybaczyć, ale to nie są chwasty. Trzeba delikatnie. Ale nie? Trzeba naciskać. Tylko niezbyt mocno. Dobra, gotowy? Mhm. Dajesz. Udało się, wyszło idealnie. No. Ale niestety nie pachnie tu za pięknie. No. Dobra, to je sobie weź, a ja idę po więcej. Kurde. Taki no ten wiesz. Zapach jest lawendy, no nie? Dlaczego lawenda? Laboratorium bardzo się tym ekscytują. Sądzą, że mają podgatunek o zmutowanych monoterpenoidach. Boże, jak ona wsysa tą lawendę. To naprawdę, o rany, dziękuję, Einsteinie, dziękuję. No, proszę. Zawiera związek chemiczny, który możemy wykorzystać do produkcji nowego leku. Dla pacjentów z poparzeniami. Tam skąd pochodzi lecznicze zioło, to to, które się pali. Wiesz, Buzer zna takiego gościa, co uprawia, kilka kilometrów stąd. O, to świetnie. Jak Buzer skończy w pace, to zabierzecie ze sobą. Okej, okay. To co jeszcze robicie? Bomby chemiczne? Broń masowego rażenia? Te klimaty? Nie. No, przynajmniej nie ja. Podpisałam umowę. Moje badania nie mogą być wykorzystane w celach wojskowych. A jednak, co tam się podzieje? Pewnie. Spacerek. Taka ładna pogoda. Gdzie hej, tak piękniesz? Zaczekaj, wow. Daj spokój, woda będzie super. Chwila, zaczekaj. Ale co wy robicie? Nie tak? Wiesz, nie o to mi chodziło. No idźcie pluskać, chodzi? Kurde. To długa historia. Nic nie szkodzi. Możemy się przejść. Lubię spacery. Już przykregał z wodą? Mieliśmy się popluskać w wodzie, co jest? To może opowiesz mi o swoich roślinach? Serio? Okej. Konkretny rodzaj jest zewnątrz pochodny. Teraz mam zapytać. Nie występujący naturalnie na tym terenie. Podziękuję Ogdenowi. Komu? O cholera, zapytałem. Peterowi Ogdenowi. Pierwszemu odkrywcy, który zapuścił się w tę część Oregonu. Razem z innymi pionierami przywiózł tu swoje lecznicze zioła i rośliny. Część dostała się do ekosystemu i teraz tu rosną. Głównie nad niewielkimi jeziorami. Pierwszy biały odkrywca. No, proszę, ale jesteś politycznie poprawny. No kurde. Nie słuchaj tylko o motocyklistach, które usłyszysz w telewizji tak na serio. To jesteśmy czarujący. No. Mamy u nas kilku Afroamerykanów, w tym klubowego weterana. Serio? Bo nie widziałam ani jednej osoby o innym kolorze skóry w tym waszym dziwnym, prowincjonalnym raju. A jednak, Jack nawet dowoził ludzi z Sacramento, żeby wkurwić naszych łysych rywali, skinheadów. Żartuję. Jersey Jean to mój dobry znajomy. Osobiście wprowadzałem go do klubu. Służyliśmy w tej samej jednostce. Zajrzyj kiedyś. Poprowadzę cię. Polubisz go, jest przezabawny. Margarita w jego wykonaniu rządzi. Muszę być w laboratorium w poniedziałek, więc
Będziemy w twoim łóżku przed 10. Jak mogę odrzucić taką propozycję? No, kurde, no dobra, przecież. Spróbuj trochę zerwać. Lawenda, czyli mam zrywać lawendę? Tak, przynieś mi 3 rośliny, tylko ich nie zgnieć. O, już ja je zgniotę. Nie wygłupiaj się. Gnieciemy. Jedna lawenda. Doskonale. Niuchaj dalej, piesku. Niuchaj. Dobrze, to mamy i tam dalej jest jeszcze lawenda. Coś takiego? Właśnie, tak trzymaj. Hura. Już jest 10, idziemy. Ostatnia. Dodaj je tutaj. Lecem. Masz. O! Dla ciebie. O, jak widać, prawdziwi mężczyźni nie wyginęli w Farewell. Cóż, no widzisz. Jeśli to nie przeze mnie. Hej! O, zepsuliście kwiatuszki. Później palić? Nie, to ten, który będziemy pić. Robię z zajebistą herbatę ziołową. Herbatę ziołową. Hej, no dobra, jak do mnie kiedyś wpadniesz, to ci taką zrobię. O ile odwieziesz mnie do domu. Jasne, super. Jeszcze cię nawrócę. Tylko po drodze kupię parę browarów i już. No. Tak, musimy dymać po lawendę. Czy będziemy mieli zaznaczone. Znajdź lawendę. A gdzie ja kuźwa lawendę znajdę teraz? Aha, tam jest. Nie mówcie, że pojedziesz do tego samego miejsca, gdzie byłeś w swoim wspomnieniu. Pewnie tak, no. Ale cię na wspominki weźmie, no kurde macie. Jedź. Dobrze, że się prama sama otwiera. Wybacz, trochę się wyłączyłem. Co, mówiłeś coś? Nie. Sara pokazała mi coś kilka lat temu, zanim... No, w każdym razie rośnie tu taka roślina, lawenda, w cieniu przy rzece, na brzegach jezior. Może uda mi się trochę znaleźć. Jeść. Boli tak, że spróbuję wszystkiego. Ale przecież mi coś, co można zapalić. Tak czy owak, poszukam tego szajstwa, potem zrobię z niego balsam na oparzenie, żebyś wreszcie przestał piłować o tę mordę. Dostaję już pierdolce. Chyba każdy by dostawał, jakby tak siedział, nic nie robić. Pojedziemy na północ, przysięgam. Już niedługo. Słyszysz? Jak zjesz lawendę. No, co tam? Hordy. Nie chcę hordy. Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy. Kuźwa, horda za mną pewnie. Uzel, dzięki. Jasne. Zajrzę za jakiś czas. Ja pierdzielę, ja chcę lawendę, a nie hordę. Pierdzielać ode mnie kilometry. Nie mam czasu na... Nawet bym sobie nie dała rady, nawet jakbym chciała. Pojedyncze spoko, ale cała horda to ja podziękuję dzisiaj. Teraz wszystko się zleci z dookoła. Kuźwa, nawet nie trafiłam, ale jestem zajebista. No patrzcie, nie trafię. Co jest? Wow, tyle zombiaków. Coś trafiłam, ale coś. Jednego. Kuźwa mać. Kur. Nie ma. Kurde macie. Patrzcie, jakie te zombiaki chamskie. Trafiłeś. Ciekawe, jakim cudem. Oj Boże. Sprawiedliwe zombiaki. Padaj. Jest tu gdzieś ta lawenda. O, jest. Dobrze, mamy. Ta horda niech tam się... ...pokoi. Ile 3 te lawendy? Tam chodzi gdzieś, co? Tak, jest.
Tam jest jeszcze, okej. Nie chcę iść w stronę, kurczę, tej hordy całej. Dobrze, wracamy. Dość tą samą drogą. Przywitamy się z hordą. Hordziczka, cię tam. Co mi powiesz? Chodź się, kurczę, do tego... do wagonu. Hello! Ja poszliście... aha, chowam się, faktycznie. Poszły sobie tam do środka. Jakie zbolałe. Nie, 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 nie! Hipko, hipko! Nie igraj sobie z życiem, co? Teraz pół zombiaków przyjdzie, kurczę. 1500 przybiegnie i cię pogryzie. Zobaczymy, może podziała to. Mam nadzieję, że mu to pomoże. Ta lawenda cała. A, raczej powinna. Daj buziar. Buziar. Kartuszki mam dla ciebie. Nie, lawenda też uspokajająco chyba działa, tak. I może nie nasennie, ale też gdzieś tam ten. Dobrze się śpi, ponoć. Ponoć, nie wiem, nie testowałam na sobie. Dobrze, jestem. Jestem. Hej, burza. Jasna cholera. O, ty kurde, odwalasz, co? Wiesz, postrzeliłbyś mnie. Wspomniałem sobie, jak parę lat temu Sara zabrała mnie do Berkeley. Zbieraliśmy razem lawendę i nauczyła Lamus. Mnie... Lamus. Nauczyła mnie, jak zrobić balsam na oparzenie. Słuchaj, ale... dzisiaj wyszedłem. Wiesz? Rozejrzałem się, zgadnąłem kilka pułapek. Patrz, ręka jest prawie jak nowa. Luzi, okej. Okay. Po prostu go tu zostawię. Jezu, jaki jest kurzający. Tylko musisz mi dać kilka dni. Dobra? Pojedziemy na północ i znikniemy z tej zastanej dziury. Czemu mi śmierdzi, że coś się źle podzieje z nim? Boże, jaki on jest, kurczę. Masakra z nim. Buzer. Weź ty se daj na wstrzymanie. Jakiś taki kurzający jesteś. Dobra, ktoś ode mnie chce? Hello, ktoś będzie dzwonił po mnie? Na mnie? Dobra, ile mam paliwka? Dick, jesteś? Tak, jestem, co tam? Oberwaliśmy, i to mocno. Dwie części, kilkudziesięciu, może więcej. Jebane sukinsyny. Pamiętasz tę młodą damę, o którą się martwiłeś? No. O, Lisa. Zaraz, co się stało? Gdzie jest Lisa? Zniknęła. Zabrali ją i trójkę innych. Alkaj ścigał ich tak długo, jak się dało, ale zaszyli się w kraterze Belnap. Wrócił do obozu, żeby zebrać ludzi, ale... Oj Boże. Jasna cholera, słuchaj! Widziałem, co te skurwiele robią z zakładnikami. Nie ma czasu. Lecimy. Lecimy. Gdzie ono jest? Znaczy ona. Aktywne. Dobrze. Raczej nigdzie nie mamy jakiegoś szybkiej podróży. Dobrze, podjedziemy tam jakoś w miarę. Gdzie jest wyjazd? Tu jest wyjazd. No kurde, zaś mnie czyści jeb. I zaś podróż, jej! Ciekawe, czy jeszcze będziemy mogli jakoś ulepszyć ten motorek nasz. Pewnie tak, no bo kurczę, ale nie w tej lokacji. Wydaje mi się, że jak pojedziemy na tą północ rzekową, to mapa się zmieni. Zobaczymy zresztą. Ale pewnie tak, no. Bo raczej tu wszystko mam poodkrywane. Dobrze.
No, tu pamiętam tą miejscówkę. Jebz. Moją. Kurczę. Czemu nie stoi na drodze? Jejku. Jak nagle się pojawili. Mają za swoje. Dobrze. Jesteśmy blisko. Wiecie, będą mieli kamperów. To nie jest zaś ta miejscówka, gdzie byliśmy mniej więcej, bo to u nich to jest możliwe. No, tak powiedzmy, że... Aha, tu jest ten. Ta miejscówka, co ten kamień żeśmy przynieśli jej. Chyba, że tam u góry to jest, ale... Nie sądzę. Tyle czasu na motorze siedział. Jakby się chyba znudziło po 5 minutach. Pieprze, nie wierzę ci. Gdzie jest ta dziewczyna? Jeśli no, musimy iść tam do góry. Kogo ja oszukuję? I tak was zajebię, niezależnie od tego, czy ją tknęliście, czy nie. Trzymaj się, Lisa. Już idę. A tu się idzie. Lisa, to jej? Na pewno nie zostawił tego jebany wieczysty. No raczej nie. Pewnie chciała uciec. I ją zgarnęli. Dziewczyna, to musi być Lisa. Prowadzili ją tędy. No raczej tak. Jeśli ją skrzywdziliście, owy sukin syny wybije was do nogi. Do nóżki. Ja muszę po cichu. Oj, kogo lejesz, debilu? No, sam sobie znajdź ścieżkę. Oni nie żyją, dupku. Nie dołączą do waszej pieprzonej sekty. Myślałam, że będziemy mogli kogoś uratować, ale nie. Nie. Dobrze, jest tu ktoś? Chciałam cię. Trzymaj się ścieżki! Trzymaj się ścieżki! Super, że trafiłam. Jaki zagubieni? Co? Nie ma mnie tu. Aha, super. Właź do środka. Dawaj. I nie pyskuj. No nie no. No i co? Jest tutaj. No to super, kurwa, ja jestem tutaj. Ale ciebie już nie ma. Mych. A, tłumik, może zgarnę tłumik. Dobra, niebocznej. Wyłącz. Dobra. Troszkę się potłumikujemy. Tutaj. Zaciągnęli ją tutaj. Masz jakieś ślady stóp? Gdzie są stópy? Nie widzę. Ile was tam jest? Mam jakieś MMO. MMO, dobrze. Tam ktoś jest pewnie, co? Czy coś do podniesienia? Tam ktoś jest, no? Ile was tam jest? Raz, dwa. Chodź. Co? Raczej nikogo nie będzie. Dobijmy
rządzą światem, tak? Chyba, że wszyscy nie żyją. Jest tu ktoś? No niestety nie. Niestety nie. Aha, ale to nie możemy podnieść. Mamy full tego czegoś. Nie, tutaj jej nie ma. Gdzie jesteś, Lisa? Musi gdzieś tutaj być. Jeśli mamy odnaleźć ścieżkę, musimy się zatracić. Nie ma innego. Dobra, zostawiam ten. Będę wolna, gdy nadejdzie powstanie. Słyszałem przemowę założyciela. Carlosa. Pierwszego i ostatniego. Carlosa pierwszego. Nikt do was nie dołączy. No to... No patrz, odnalazłeś się, co? To uwolnienie! Uwolnienie! Jesteś już wolny. Ilu was tam jeszcze jest? Na razie wszyscy. Jesteście wolni. Możecie odejść. Gdzie chcecie? Ona, że... Trzymaj się, Lisa. Niezależnie od tego, co ci zrobią. Trzymaj się. No, jaki ty opiekuńczy jesteś. Serduszko ci mięknie. Jak tak Mozes? Lisa, idę po ciebie. Aha, dostał. A ja też. Tam u góry coś było jeszcze. Ruchy, kara ruchy. A ty gdzie uciekłeś? Poszli sobie. Chyba się im pomyliło coś. Myślałam, że jestem co na dole. Nie, koledzy. Jestem u góry. Idźcie tu do mnie. Dobra, jeszcze wezmę sobie ten złom. Jak... Dolony labirynt. No, pewnie tak. Jakiś maze. Jeszcze jest, nie? Ale tam ktoś pewnie będzie na dole. Nie? Nikogo tu nie ma? Jest, o. Widzę. Tutaj ktoś idzie. Ej, już coś grzecznie. Tuptaj. Co? Żegnam. Jajce. Zobaczymy, czy tam u góry nikogo nie ma. O, z tej strony jakoś. Jakoś tak z tej strony. Tędy ją ciągnęli. Gdzie? Ja nie widzę nic. Lisa musi gdzieś tam być. Tam jest, biegnie. Tak. Jak uciekł? Tam u góry jest. A ty tak... Już idę, mała. Tutaj! Jest tutaj! No idę do was, chodźcie. Nie. Jak nie, jak tak. Ale wy macie skryjówkę.
Wow, dużo was leci. O kuźwa, snajpera mają. Nie, nie widzę ścieżki żadnej. I czyjej? A, kurde. Jej! Dobrze, granat, granat. Tego kampera bym chciała. Najbardziej. Nie to. Dobra. Dobra, mamy go. Święty spokój z nim. No i nie trafił. Dobra, może być. Jak tu mamy, kurczę, skrzyneczkę? MMMO. Już, ama, gdzie jest? Aha, tu u góry. Kto tam jeszcze? O? Aha, tam, o Jezus Maria, no super. Trafisz może za milionym razem. A tak to nie bardzo. Co to w ogóle jest? O szczebie czystych, Tylko marne to wy macie. Takie bardzo marne. Dobrze, następnik do kolejki. Co tam zaś? Tam jest. Kto tam jest? What the fuck was that? Masz szczęście. Wow. Jak podskoczyła w ogóle. Ja polatać sobie trochę najwyraźniej. Dobrze. Tu gdzieś jakiś cwaniak siedzi, piszczy. Nie, nie zostało. Ty zostałeś ostatni. Dobrze, i co wszyscy w takim razie? Tara jest. Żyje, żyje. Widzę, że się rusza. Więc raczej i żyje. Lisa. Lisa. Czemu ja mówię Sara? O Jezu, co oni ci zrobili? Lisa. Zmienili w wieczystą. Hej. Kochanie. Hej, 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 hej. Zamknij, zamknij. Lisa, to ja, Deacon. Pamiętasz Deacona? Masakra. Dobrze. Wszystko gra, wszystko gra. Chodź. Nic nie jest? No nie wiem, czy... Cholera, możesz biegać. Kojarzysz punkt informacyjny? Dobrze, tam jest mój motocykl. Chcę, żebyś pobiegła tam najszybciej jak możesz, bez zatrzymywania. No, dobrze, bez. Nie stawaj, proszę cię. Gotowa? Tam? Leć. Go, go, go! Go, 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 jeszcze coś tam kogoś słyszę. Co to tam za... Wow. Mogłabyś szybciej iść, biegnąć. Wow. Co to jest? Czemu ona w ogóle jest tupta, a nie biegnie? Czy ty znasz różnicę między biegnięciem a iściem? Pójściem? Co za spacerek ma być? Gdzie ona w ogóle jest? Wow, chodźmy, bo jeszcze kurczę ją gdzieś tam kropną. Oj, Boziu drogi. Dobrze. Myślałam, że miałeś biegnąć w stronę motocykla naszego. A ty sobie idziesz po prostu. No teraz biegniesz. Myślałam, że sama ma tam ten... A, Tomek mi się zepsuł. Gipko. W
pełne. Znaczy wszystko będzie pełny. Więc nie wiem, po co ja ich macam. Jak i tak nic nie podniosę. Juhu, ładnie skoczyłeś. Jesteśmy blisko chyba. Pewnie jeszcze wyskoczą. Gdzie ty w drugą stronę poszłaś? Jezus Maria, chodź, chodź tu. Ja to chciałam, to. Chodź. Jesteśmy blisko. Chyba tak. Ej, będę pierwszy. No wspinaj się, chodź. Nie, to ja wolę nieczystych, bo... O nie, zepsucie mi motora. Zaraz ty się schowysz. Do maszyny, biegnij! Dobra, wszystko mamy. No to co, jedziemy? Jesteśmy bezpieczni. Wszystko gra? Nie. Co tam zaś? Posłuchaj mnie uważnie. Na południe stąd jest obóz przy Lost Lake. Tam jest zupełnie inaczej niż w Hot Springs. Żelazny Mike nie jest jak pani Tucker. Nienawidzę pani Tucker. Nie tylko ty, rozumiem. To niezły obóz. I do tego całkiem bezpieczny. Dobrze. Jedźmy. Dawaj mnie tam. Trzymaj się. Mój bohaterze. Automatycznie pod... Nie, oczywiście, że nie. Ricky! Ricky, odezwij się! Nie ma go. Ricky, jesteś na tym kanale? Ricky Tiki spadł. Lake, zgłoście się! Deacon? O! No. Czego chcesz? Kurde, paczkę. Spotkajmy się, możesz? W autostradzie przy skrzyżowaniu z Old Belknap. Właśnie tam jadę. Wiesz, co powiedział żelazny Mike, kiedy wyjechaliście z Buzerem? Co? No, tak. Słuchaj, dlatego właśnie gadam z tobą, a nie ze Skizem. Żelazny Mike nie musi nawet wiedzieć. Mam tu dzieciaka. Co? No? Znaczy, nie dzieciaka, dziewczynę. Spędziła w syfie sporo czasu. Znalazłeś dziewczynę i chcesz ją przywieźć do Lost Lake? A co tam, sami faceci są? Nie, ty ją zabierzesz do Lost Lake, ale ja ci ją podrzucę. Ricky, jesteś tam? Nie. Dobra, już jadę. Bez odbioru. Dobra, lecę, frunę, pędzę. Ricky! No, dobra, nie ma Ricky. Dobra, zobaczymy, zaś jakiś obóz dziwny. Zobaczy, spodoba ci się tam, mała. Mała. Jak mówiłem, żelazny Mike, on... Żelazny Mike. ...jest w porządku. Mike. Lubi dużo krzyczeć, ale po prostu mu się nie dawaj. Rozumiesz? No i jeszcze, jest taki gość, Skizo. Jeśli będzie się naprzykrzał, to po prostu powiedz Ricky. Ricky. Albo idź do Adi. To obozowa lekarka. Pogadaj z nią. Bo Adi jest w porządku. Ma wow. Różne lekarstwa na oczyszczenie tych, no wiesz, na oczyszczenie tych ran. No bo chyba nie chcesz mieć zakażenia. Oni jak ci pomogą. No, możesz na nich liczyć, nawet jeśli... Jest no, jeden. Wiesz, nawet jeśli coś przeskrobiesz. To chyba... Tak jak my. Żeśmy chyba coś przeskrobali. Hej. Hej, Ricky. Cześć, Dick. Co za niespodzianka. Porzuciła handel niewolnikami? Lisa, to jest Ricky. Ona tego... Ona tego. Bezpieczne miejsce. Nic się nie zmieniło, Dick. Żelazny Mike ci za to nie zapłaci. Nie zapłaci? Daj spokój, to nie tak. To nie o to chodzi. To nie chodzi o żadną nagrodę czy coś. Możesz ją po prostu zabrać? Co? A co z nią nie tak? Co z nią nie tak? Miała nieprzyjemne spotkanie z wieczystymi. O nie, teraz jest jednym z nich. Hej, jestem Ricky. O, ja nowa mamusia. Słuchaj, pójdziemy na ryby? Bo ja uwielbiam łowić, to jest moje ulubione zajęcie na całym świecie. Pomożesz mi. Pojedziemy tam razem? Tak. Tak? Chodź, opowiem ci o Lost Lake. Jest tam najczystsza woda.
jaką kiedykolwiek zobaczysz. A, ryby, a tatusiu! No bo mamusie. Wyskakują tak wysoko. Pokażę ci. Jak pojedziemy, będziemy się świetnie bawić. Tylko mocno się trzymaj, dobra? Gotowa? Naprawdę doceniam. Pa! Boże drogi. Dobrze, ważne, żeśmy, kurczę, zabrali ją od tamtego wozu. Jakoś faktycznie nie za dobrze tam się działo. Dobrze, jeszcze ją spotkamy, bo mamy 50%. Trzeba było je zostawić. Mamy nowe zadańkę kolejne, co? Nawet dwa. Aby odwiedzić... Aha, pomnik. Znowu odwiedziny. Jak chcecie dopaść. Ale co? Gdzie to zadanie jest? Chyba jakieś ogólne. Aha, to jest wątki fabuły ostra jazda i mamy punkt w ogóle. Już ile tych punktów było, że dwa punkty mam już do rozdania. Ja sobie tak gram. Bywa. Dobrze, co tu mamy? Chociaż poruszałem się sprintem. Tak, nie bardzo. Aha, to potrzebujemy dwóch punktów. Żelazny chwyt. Był tam. Nie, to jest kupa. Kupa, kupa, największa kupa. Przeładowanie, czy to jest dobre? Może tam przeładowanie sobie. O. Suknię X, aby przeładować. No to ja wiem, jak to działa. To jest fajne. To bym chciała. Kurczę. Więcej amunicji będziemy mogli mieć. O, też fajna rzecz. Przywraca ci zdrowie, jak trafimy w głowę. Większa czynność broni dystansowej. To też spoko. Ładowanie to tak... I zużywa skupienia. Dobrze, niech będzie tak. Artaj suknie, oddać strzał z broni. Dobrze. Mamy umiejętności. Walki na dystans zablokowane. Fajne tu niektóre te rzeczy. Też dwa punkty. Dobrze. Spoko. Może tam sobie podjedziemy. O Boże. Ale daleko. Jak leci? Co tam? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy. Dzięki. Buzer. Wbijaj na chaty. Zajrzę za jakiś czas. Dobrze, wiecie, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku podjedziemy tam pod ten pomnik Sary. Jakieś kolejne wspomnienia będziemy mieli na pewno. Co to w ogóle jeszcze jest? To jest ten główny wątek. Pewnie podjadę sobie do Hot Springs i pojedziemy sobie w tamtą stronę pod ten pomnik, bo jazda taką drogę to, o Jezus Maryja, bardzo długa. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć.